Hejka, witajcie serdecznie w pierwszym filmie z takiej serii dość niezobowiązującej. Będę po prostu komentował mecze jako obserwator. Więc zaczynajmy, mamy tutaj rozgrywkę pomiędzy niebieskimi i czerwonymi, czyli standardowo. Zmieńmy sobie może na wolną kamerę, co my tutaj widzimy. Widzimy, że minigany poszły w ruch. Niebiescy, jedna osoba snajpi. O, już zginęła, no niestety. Ale czerwoni, a zginął jeden czerwony, ale minigun poszedł w ruch. No niestety minigun też nie dał rady, ale zrespili się już czerwoni. Czy dadzą radę? Niebiescy nacierają, chyba mają przewagę liczebną, sprawdźmy. Tak, mają przewagę jednej osoby, czyli niebiescy mają minimalną przewagę. Tutaj minigany są przygotowane, jest, poszedł spam za komputerem. Powinien być większy ten spam granatów, chociaż tak, minigun się przebił, co teraz? Tutaj jedna osoba zaspała, a nie, jednak nie zaspał. Myślałem, że niebieski zginie strzałą w plecy. Sprawdźmy, co się dzieje z widoku postaci. Jakby co, to ja jestem niewidoczny. Tak, tutaj widzimy minigun poszedł w ruch. Czerwoni dają radę czerwoni. Minigun. Oj, nie poradził sobie minigun, ale widać, że niebiescy są na wykończeniu. Tak, zaraz będą ginąć. Teraz tak, poszedł spam. Nareszcie poszedł spam. Ale niestety niebiescy cały czas mają przewagę i nie widać, żeby ta przewaga miała się zmniejszyć. Tutaj widać, nawzajem się zabili. Oj, jedna osoba snajpi. Oj, tutaj może być niedobrze dla czerwonych, bo to może być trochę ciężkie do przebicia. Niebiescy się dobrze się rozdzielili, chociaż to jest randomowy mecz, nie mają ze sobą kontaktu. Niebiescy bardzo dobrze, dwie osoby snajpią. Dwie osoby siedzą w środku pola, czyli mają całą mapę praktycznie pod swoją władzą. Zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy, tak. Widzimy, że czerwoni są przyciśnięci do własnej bazy, tak. No niestety, czerwoni mają, lekko powiedziawszy, przesrane. Zostają niszczeni, widać też przewagę umiejętności niebieskich. Ale tak. Snajperzy też nie dają rady, niebiescy po prostu... Oj, przepraszam, czerwoni są po prostu... są po prostu słabsi. Ale nie można mówić, żeby się poddawali. O, udało im się, wybili się. Tak, teraz to czerwoni mają przewagę liczebną. Ale czy uda im się odrobić straty? Tak, już straty prawie odrobione. Środek pola już prawie przejęty. I co? I co? I jest bazuka tutaj. Będzie jedna osoba spamowała tymi bazukami. Będzie spam pociskami. Czy to da radę? Zobaczmy, jak to wygląda z takiej perspektywy. Widać, gdzie jest ostry spam, dużo się dzieje. Tutaj ktoś z miniganem niestety marnie zginął. Aj, świetny atak od tyłu. Widać, tutaj osoba ma dość dużą przewagę umiejętności. Powinna zaraz pokonać tego gracza niebieskich. Tak, pokonała. Niestety po sekundzie zginęła. Ten snajper jest zbyt pasywny. Coś czuję, że... O, właśnie, miałem mówić, że coś czuję, że zginie. I tak się właśnie stało. Czerwoni tutaj przejęli trochę środek pola, ale niebiescy dalej nie odpuszczają. Tak, czerwoni, tutaj minigun wyszedł i teraz pójdzie spam. Granaty poszły za komputer. Tylko czy to coś da? Teraz powinien być spam. Tak, niebieski dobrze przespamował, przegonił przeciwnika. Świetna akcja, dobrze. Przesunął się trochę, rozwalił kolejnego. Dobrze, świetnie mu idzie. Zobaczmy. Tak, teraz nie choj raczy, dobrze. Tutaj nie miałby szans, chociaż już widziałem akcję, gdy ktoś przechodził ich kompletnie od tyłu. Ale to nie teraz. I minigun, ale zrobił mord, to było piękne. Ależ mu się to udało, teraz to niebiescy muszą trochę odrabiać straty, chociaż dalej mają przewagę, ale ta przewaga jest bardzo nikła. Czerwoni już są praktycznie na środku, zobaczmy, jak to wygląda z daleka. No tak, czerwoni mają chyba przewagę liczebną. Tak, mają. Jest minigun, tylko czy ten minigun da radę? Nie dał rady, padł minigun. Jest, teraz jest bazooka i no cóż za fail ze strony tego gracza. Jak on mógł coś takiego zrobić w takiej sytuacji, gdy już jego zespół prawie odrabiał straty? On ginie marną śmiercią.
Oj, przepraszam. Oj, przepraszam, przepraszam. Jeszcze muszę sobie odkaszlnąć, to niestety. Jeszcze nie jestem do końca zdrowy, tak, tutaj widać shotgun świetnie zadziałał. Czy będzie spam? Tak, jest spam bazuką. Nieważne, czy kogoś zabije, ważne jest to, żeby zabrać życie, żeby potem podobijać. Oj, tutaj widzimy afkera, czyli osobę, która nie pomaga drużynie, wręcz przeciwnie, przeszkadza, bo daje się po prostu zabijać. Jest kolejny minigun, czy tym razem też będzie skuteczny, bo widać, że niebiescy ustawili się na środku. Aj, ale giną, jeden po drugim zginęli. Jeszcze tarcza, świetne zagranie ze strony czerwonych. Czerwoni sobie świetnie radzą. Ale jest remis, jest remis. I znów niebiescy mają lekką przewagę, ponieważ ten minigun ostro zadziałał. Co teraz pojedynek na minigany, ale Adamik miał mniej życia i on zginął. Co teraz, co teraz? Czerwoni przyciśnięci do bazy. Serwer jest prawie pełen, więc jest porówno. Niebiescy mają jednego gracza mniej, a wydaje się, że to właśnie czerwonych jest mniej. Co ja gadam? Dobra, nieważne co ja gadam, znowu kolejny fail ze strony tego gracza, nie wiem czy to ten sam. Ale te faile mogą wiele kosztować, bo już jest naprawdę niewiele do końca meczu. Czy uda się czerwonym odrobić straty? Zobaczmy jak to wygląda tutaj. No tak. Tutaj niebiescy się zakorzenili w bazie i chyba ciężko będzie ich z tej bazy wytrącić. Ale tak, czerwoni też nie mają zamiaru opuszczać stanowisk. Ale widać, że jak życia uciekają i giną jeden po drugim. I tu może być dobra akcja, to może być decydująca akcja, jeżeli... No niestety nie uda się najprawdopodobniej. No niestety nie udało się, jakby ta akcja się udała, to mogłoby być groźnie, jakby nie został wykryty ten gracz. Już parę razy widziałem takie akcje, gdy po prostu przeciwnicy się zagapili i po prostu był mord. Wszyscy ginęli jeden po drugim, ale zobaczymy jak to wygląda z daleka. Czerwoni teraz przejęli środek pola, chociaż nie, wszystko się tu miesza. Jest minigun kontra minigun. Tak, niebiescy jednak wytrzymali, środek pola jest ich. Teraz czerwoni są zobowiązani do bronienia bazy, ale zginął. Cóż za piękny strzał, świetnie mu to wyszło. Czerwoni przejęli teraz karton albo drukarkę, czort wie co to jest. Ale niestety tutaj wszystko jest na to, że jednak czerwoni wyszli na prowadzenie. Niesamowite, wydawałoby się, że czerwoni cały czas przegrywali, a to jednak niebiescy wyszli w końcu na prowadzenie. Świetnie. Ale cóż, to desperacka akcja ze strony niebieskich. No niestety, czerwoni wygrywają. Cóż to był za mecz, cały czas prowadzili niebiescy. W końcówce czerwoni zaatakowali, potem jeszcze szaleńca akcja niebieskich, ale czerwoni wygrywają minimalną przewagą. Świetna akcja, dziękuję za uwagę, cześć.